Święto Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas wyjątkowy. Religijność połączona z wiarą w zdarzenia nadprzyrodzone, kolendy i łamanie się opłatkiem, niezwykłe ozdoby i niecodzienne potrawy sprawiają, że święta te mają w Polsce wyjątkową aurę. To właśnie ten czas, czas radości i pokoju przeżywany w gronie najbliższych sprawia, że osoby z różnych środowisk, o różnych zawodach i z różnych regionów pragną złożyć Państwu życzenia. W Domu Biskupim czeka już na Państwa ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, by przekazać Państwu świąteczne błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliża się czas Bożego Narodzenia, Dzień Wigilii. Chciałem Wam, drodzy mieszkańcy naszego ogrodu, ale też drodzy telewidzowie Telewizji Narew, ci, którzy oglądają tę telewizję w naszym kraju, ale być może pochodzący z tego ogrodu, oglądają ją też za granicą, chciałem Wam złożyć jak najlepsze życzenia. Niech Boża Dziecina będzie Waszą radością, Waszą nadzieją, Waszym udziałem. Przyjście Syna Bożego na ten świat zmieniło bieg historii, zmieniło bieg świata. To od momentu narodzin Chrystusa liczymy dzisiejszy czas. On jest jakby centrum historii. Pragnę, aby ten Chrystus, który narodził się w tej niewielkiej miejscowości, która nazywa się Betlejem, był Waszym udziałem. Być może niektórzy z Was pragnęli, aby przybyć do naszego ogrodu, na naszą ziemię mazowiecką, cieszyć się wspólnotą, rodziną, ale z różnych racji, szczególnie tych epidemiologicznych, musieli pozostać na miejscu, poza swoim rodzinnym krajem. Wam składam też jak najlepsze życzenia, aby ta więź rodzinna, której będzie Wam brakowało, została uzupełniona przez radość tych świąt, które przeżywamy i będziemy przeżywać. Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech Chrystus, który narodził się w Betlejem, Wam wszystkim błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Województwo podlaskie ma swoich przedstawicieli we wspólnocie europejskiej. Ze świątecznym słowem zwraca się do Państwa europoseł Krzysztof Jurgiel. Przed nami święta Bożego Narodzenia. Narodzenie Pańskie jest wydarzeniem bardzo dawnym, a mimo to wciąż nowym. Co roku przeżywamy je tak, jak gdyby przyjście Jezusa na świat w Betlejem działo się pierwszy raz. W naszej tradycji narodowej święta Bożego Narodzenia mają wyjątkowy, ciepły nastrój. Przy blasku choinki, ze śpiewem polskich kolęd spotykamy się na wieczerzy wigilijnej, by łamiąc się opłatkiem w gronie rodzinnym, złożyć sobie życzenia. Z miłością w sercu wobec najbliższych, z nadzieją, że narodzone Dziecię Boże ześle na świat, Europę i Polskę trwały pokój. Składam Państwu życzenia miłych, radosnych, a także szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. A żeby się spełniły Państwa najgłębsze tęsknoty, pragnienia życia, w dobrym zdrowiu oraz bezpiecznej, pomyślnej przyszłości. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Do mieszkańców województwa podlaskiego słowa z okazji Bożego Narodzenia kieruje senator tej ziemi Marek Komorowski. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, święta to zawsze czas szczególny. To moment, w którym mamy czas na spotkania z bliskimi, na wspomnienie tych, których z nami nie ma. To czas zadumy i refleksji, ale to także czas świątecznych życzeń. Chciałbym wszystkim Państwu życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, przeżytych w gronie najbliższych. A na zbliżający się nowy, 2022 rok, spokoju, spełnienia wszelkich zamierzeń. Obyśmy w dobrym zdrowiu mogli spotykać się jak najczęściej. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Parlamentarzystów ziemi łomżyńskiej reprezentuje poseł Stefan Krajewski. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, ale ta magia nie dokona się sama. Zróbmy wszystko, by był to czas wyjątkowy. Podzielmy się opłatkiem, a nic innego niech nas nie dzieli. Dla tych, którzy chcą karpia, niech mają karpia. Dla tych, którzy chcą oglądać TVN, niech będzie TVN dostępny. Zróbmy wszystko, by te święta upłynęły w rodzinnej, życzliwej atmosferze. Biorąc pod uwagę ten trudny czas, kiedy zdrowie jest najważniejsze, kiedy ważne są spotkania z bliskimi, spędźmy te święta jak najlepiej. Wszystkiego, co najlepsze na święta Bożego Narodzenia, na nowy 2022 rok. Wesołych świąt! Przyjmijcie Państwo życzenia świąteczne od posła Jarosława Zielińskiego. Mijający kolejny rok naszego życia i naszego wspólnotowego losu nie należał do łatwych. Trwająca epidemia koronawirusa, zagrożenie bezpieczeństwa na wschodzie naszego kraju, a także problemy ekonomiczne i zdrowotne, które dotknęły wielu z nas lub naszych bliskich, to tylko niektóre znaki tego mijającego czasu. Ale mamy też dużo powodów do radości. Coraz mocniej, coraz powszechniej korzystamy z dorobku i dóbr cywilizacji, które są nam lepiej, bardziej dostępne niż w dawnych latach, niż w przeszłości. Budowane są nowe drogi, którymi codziennie jeździmy, mosty, budowane są obiekty infrastruktury komunalnej, nowe szkoły, obiekty sportowe. Jest cały szereg innych dobrych znaków tego czasu i to jest powód do optymizmu. Chcielibyśmy to wszystko kontynuować, rozwijać w przyszłym roku, który jest przed nami. I myślę, że mamy wiele powodów, żeby wierzyć, że tak właśnie będzie. Ale przed nami święta, święta Bożego Narodzenia, niezwykle ważne święta w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim kalendarzu. Serdecznie życzę wszystkim Państwu, abyśmy mogli przeżyć w naszych rodzinach i w Polsce, we wspólnotach zawodowych, lokalnych, te święta jak najlepiej, jak najpiękniej, jak najgłębiej, żeby one były takie jak dawniej, jak w naszym dzieciństwie, bo takie święta na pewno większość z nas wspomina z wielką tęsknotą i z sentymentem. Niech czas Bożego Narodzenia umocni naszą wiarę, niech przyniesie nową nadzieję i otuchę, tak bardzo potrzebną w dalszym życiu i niech da nam siły do dalszego zmagania się z trudnościami i przeciwnościami losu, bo takich pewnie też nie będzie w następnym roku, tak jak w ogóle w życiu brakowało. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze w tym świętym czasie. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim, naszym rodzinom, naszym wspólnotom, w których żyjemy na co dzień. Niech ma w opiece naszą Ojczyznę, Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Można i warto może przywołać ważne słowa, które wszyscy znamy. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Mieszkańców województwa pozdrawia również Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu oraz konsul honorowy Republiki Chorwacji. Szanowni Państwo, drodzy telewidzowie Telewizji Narew, z okazji tych świąt Bożego Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu, aby te święta bożonarodzeniowe przebiegły w miłej, sympatycznej, zdrowej, rodzinnej atmosferze, w atmosferze spokoju, refleksji. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w imieniu własnym, w imieniu Rady Nadzorczej i akcjonariuszy Jagiellonii Białystok, w imieniu przedsiębiorców skupionych nie tylko w Podlaskim Klubie Biznesu, ale wszystkich znajomych i przyjaciół. Wszystkiego najlepszego na te święta. Przeżyliśmy ostatnie 2 lata w bardzo trudnym okresie, okresie pandemii. Życzę wszystkim telewidzom, aby ten następny rok, 2022, był już ostatnim rokiem z tą uciążliwą pandemią, a żebyśmy wszyscy mogli odżyć, odetchnąć pełną piersią, w pełnym tego słowa znaczeniu. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nowym 2022 roku. Ich zadaniem jest praca na rzecz wspólnego dobra. Samorządowe przesłanie świąteczne kieruje do Państwa marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech radość z narodzin Jezusa zagości w każdym domu, a przy wigilijnym stole nikogo nie zabraknie. Życzę, by te święta były czasem odpoczynku w gronie rodziny i bliskich, a nowy 2022 rok przyniósł wiele dobrych i szczęśliwych dni. Spokojnych świąt. Z życzeniami zdrowych i wypełnionych nadzieją Świąt Bożego Narodzenia zwraca się do Państwa również wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Boże Narodzenie to święto spełnionej nadziei. Życzę Państwu zdrowia, spokoju i radości oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich. Niech zbliżający się rok 2022 będzie dla nas pomyślny. Wszystkim Państwu życzę dobrego świętowania, wesołych świąt. Są z nami również członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos oraz Marek Malinowski. Szanowni mieszkańcy województwa podlaskiego, przyjmijcie proszę na okres świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia, a na przyszły rok życia w zdrowiu i pokoju. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz szczęścia w Państwa domach. Niech będzie to czas odpoczynku, spokojnego, bezpiecznego wśród najbliższych, a śpiewane w Państwa domach kolędy niech świadczą o naszej pięknej polskiej tradycji. Życzę, aby nadzieja i dobre myśli nie opuszczały Państwa zarówno teraz, jak i przez cały nowy 2022 rok. Wesołych Świąt! Jesteśmy też na Mazowszu, skąd bożonarodzeniowe życzenia przysyła marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Przed nami święta Bożego Narodzenia, te najpiękniejsze święta w naszej chrześcijańskiej tradycji. Zwiastują przyjście Zbawiciela, ale one są też związane z naszym domem rodzinnym, z tymi klimatami, które towarzyszą nam od dzieciństwa, również z kuchnią. Fantastyczną kuchnią świąteczną, z kolędami, z ciepłem rodzinnego domu. Życzę nam wszystkim, aby te święta przede wszystkim były zdrowe. W czasie szalejącej pandemii życie i zdrowie każdego z nas jest najcenniejsze. Życzę, żebyście się spotkali w rodzinnym gronie, żebyśmy mogli wspólnie zasiąść do stołu wigilijnego, zaśpiewać kolędę, żeby te 3 dni w sumie spędzić w spokoju, w radości, miłości. No i oczywiście życzę w związku z nadchodzącym 2022 rokiem, aby on był dobry dla każdego nas. W domu, w rodzinie, w miejscu pracy, w całej naszej mazowieckiej wspólnocie, w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym miejscu, gdzie żyjemy, pracujemy. dla nas i dla naszej wspólnoty, dla naszej ojczyzny. W tym wyjątkowym czasie cudów, refleksji i wzruszeń ciepłe słowa płyną również od Janiny Orzełowskiej i Elżbiety Lanc z Zarządu Województwa Mazowieckiego. Święta Bożego Narodzenia to szczególne święta. Święta przepełnione ciepłem i radością. To czas, kiedy się zatrzymujemy, zastanawiamy się, co przed nami i co za nami. Na te święta, trudne święta, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ten wirus nadal jest obecny wokół nas. Życzę dużo miłości i ciepła rodzinnego, bo jak się ma takie ciepło od rodziny, to zawsze łatwiej pokonywać trudności. Życzę Państwu również tego, żeby dostrzegać tych obok nas, bo czasami wystarczy jedno słowo, czasami wyciągnięta dłoń, aby innym żyło z nami się lepiej. Wszystkiego najlepszego i spełnienia wszystkich marzeń. Przed nami święta Bożego Narodzenia. Najbardziej magiczne, najbardziej rodzinne. Niech przy stole wigilijnym nikogo nie zabraknie. Niech ten stół wigilijny, dzielenie opłatkiem, będzie takim czasem, który pozwoli zapomnieć o kłopotach. Dzielmy się z bliskimi radością, miłością i niech te święta przeniosą nas w kolejny dobry rok. Mam nadzieję, że rok pełen zdrowia i szczęścia. Zapraszamy do Mlekpolu, największej mleczarni w Polsce. Jej przedstawiciele zgodnie ze spółdzielczą tradycją złożą Państwu serdeczne życzenia. Szanowni producenci mleka, pracownicy spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, to jest czas zarazem przeżywania klimatu świątecznego, jak i małego podsumowania życia naszego w roku 2021. Rok specyficzny, ponieważ w dalszym ciągu świat ani Polska nie uporali się z pandemią, ale życie musi iść cały czas do przodu. Z tej okazji chciałbym wszystkim producentom mleka, pracownikom podziękować za ten dorobek roku bieżącego. Jest on bardzo ważny i istotny. Jest to element, w którym w dalszym ciągu widać, że spółdzielnia się rozwija. Natomiast na święta życzę rodzinnych spotkań, ciepłych spotkań, bezpiecznych spotkań, żebyśmy po świętach spotkali się wszyscy w zdrowiu. Wszystkiego najlepszego też na Nowy Rok, żeby Mikołaj do każdego dotarł z bogatym upominkiem. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Boże Narodzenie to wyjątkowe święta. To czas, kiedy skupiamy się na innych i obdarowujemy upominkami naszych bliskich i potrzebujących. To piękne polskie tradycje związane z ciepłą, rodzinną atmosferą, pachnącą choinką i śpiewem kolęd. Z okazji nadchodzących świąt życzę wszystkim konsumentom Mlekpolu, naszym przyjaciołom, partnerom, współpracownikom i ich rodzinom niezwykłych świątecznych radości i niezapomnianego smaku świątecznych potraw. Tajemnica Bożego Narodzenia niech wzbogaci Was łaską, napełni pokojem i radością, a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni nadchodzącego roku. Życzę, aby ten czas upłynął wszystkim w szczęściu, radości, spokoju, pomyślności i harmonii z otaczającym światem. Wesołych i rodzinnych świąt! Wyjątkowych produktów nie byłoby bez naszych członków, dostawców mleka do naszej spółdzielni. Dzięki Wam możemy poszczycić się kolejnym sukcesem. 2 miliardy litrów mleka skupionego w ciągu roku to rekord nie do pobicia w naszym kraju. Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, za Wasz trud włożony w codzienną pracę. Jesteśmy dumni, że możemy razem z Wami budować pozycję Mlekpolu w Polsce i w Europie. Życzymy Wam i Waszym rodzinom zdrowych, spokojnych świąt, satysfakcji z pracy i uzyskanych z niej efektów. Gorąco wierzymy, że przyszły rok przyniesie dostawcom, pracownikom Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol oraz ich rodzinom jeszcze więcej pięknych chwil, radości i satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym. Obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, aby spółdzielnia wciąż się rozwijała. Nie będzie to jednak możliwe bez Państwa wsparcia. Dlatego życzę Wam wszystkim, abyśmy naszą codzienność budowali na zgodzie, dialogu i szacunku, które będą podstawą dalszych sukcesów. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku! Tymi słowami chcielibyśmy zakończyć pierwszą część specjalnego bożonarodzeniowego wydania programu Telewizji Narew, a już niebawem zapraszamy na drugą część bloku z życzeniami.